zaczynamy. Dzień dobry, witam Państwa, kłaniam się nisko. A zaczynamy z prostą zagadką. O co chodzi? Chcemy jak najszybciej rozdać pierwsze pieniądze. Jakie, to za chwilę będzie wiadomo, bo ja sama nie wiem. Pierwsze pieniądze do rozdania w kuchni na literę P. I teraz o co rozchodzi się z tą pierwszą zagadką? 300 zł, proszę bardzo, jak szalejemy dzisiaj. Drodzy Państwo, czyli w tym momencie mamy nadwyżki, tak? Mamy nadwyżki z wczorajszego programu. Nie udało nam się rozdać pieniędzy we wczorajszym programie, w takim razie mamy nadwyżki. My się nie poczuwamy, ale my tylko oddajemy pieniądze, reżyser mówi. Drodzy Państwo, zatem myślę, że warto w tej chwili wykorzystać. Powiem, o co chodzi. Jesteśmy w kuchni, prawda? Wirtualnie w tym momencie. I szukamy w tej chwili wyrazu rozpoczynającego się literą P. Przy czym słowo w kopercie jest doskonale znane. Nie ma osoby, która by nie znała tego wyrazu. I już mamy 300 zł do oddania, czyli myślę, że naprawdę warto korzystać. Przypominam w takim razie, że aby wziąć udział w naszej zabawie, należy mieć skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, takie jak te, do których można się zgłaszać pod wskazane numery. Przypominam, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, trzeba jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Trzeba zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony automatycznie na żywo z moim studiem. Zdobywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej można dowiedzieć się na 388 stronie gazety Czwórki. W takim razie, drodzy Państwo, zapraszam do wspólnej zabawy, bo mamy aż 300 zł, czyli naprawdę kwota jest pokaźna. Natomiast przypominam, słowo w kopercie jest doskonale znane. Rozpoczyna się literą P i nie ma osoby, naprawdę nie ma osoby, która by tego wyrazu nie znała. Także nie kombinujmy, dobrze? Nie szukajmy wyrazów takich mało używanych. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, jak Pani na imię? Anka. Pani Anko, życzę szczęścia i proszę na słowo na literę P. Pieczarki. Jeszcze nie, ale to jest dokładnie tak znane słowo jak pieczarki, prawda? Czyli chodzi o to, kto pierwszy, ten lepszy, prawda? Pieczarki. Już mamy. Wyeliminowaliśmy. Teraz co jeszcze? W kuchni na literę P. Tych wyrazów na literę P jest mniej, aniżeli wyrazów rozpoczynających się literą K czy S, prawda? Ich jest niewiele, także szanse. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Witam Panią, jak Pani na imię? Anka. Proszę o rozwiązanie zagadki. Paluszki. Paluszki, jeszcze nie. Ja widzę, że jest Pani Anka. Pani Anka jest naszym stałym graczem i ona korzysta bardzo często z naszego programu, bardzo często. Oglądają chwilę program. Czyli nasz gracz, nasz widz, prawda, wygra te pieniądze na pewno. Tu również jest pewność tego, a nie przypadkowa osoba, która właśnie w tej chwili przyłącza na nasz kanał. Czyli zapraszam osoby, które doskonale wiedzą, że wyraz, o którym myślą, to jest słowo za 2000 zł, a takie osoby mogą być. 7 chwil. Kto w tej chwili dopiero włączył się do zabawy? Popatrzmy, jak wygrywają inni. Przekornie powiem, proszę, nie telefonujcie. Nawet nie przekornie, ale dosłownie. Nie telefonujcie, jeżeli nie wiecie, o jakie słowo chodzi. 6. 6. Można ponowić próbę. Zawsze można, jak się wie, zna się rozwiązanie, można jeszcze raz zatelefonować, prawda? Przypominam jeszcze raz, na P w kuchni. Na przykład pomidorowy, ale może być również jabłkowy, owocowy, prawda? Dla małych dzieci. Ostatnie 4 chwile. Jeszcze raz przypominam, motywujemy tylko i wyłącznie podczas tego odliczania te osoby, które już wiedzą, o jaki wyraz chodzi. Dobrze? Za 2000 zł. Bo gramy o 2000 zł, przypominam. Mimo, że wyraz w kopercie jest naprawdę prostym słowem, doskonale znanym, tylko po prostu jeszcze dzisiaj nieuchwyconym, niewypowiedzianym do tej pory. Tylko dlatego mamy 2000 zł. I ostatnie chwile na telefony. Nie odchodźcie od telewizorów. Kto teraz telefonuje? Kto telefonował chwilę temu do tej odpowiedzi? Nie odchodźcie od telewizorów. Dobrze? Oglądajcie chwilę program. Bardzo ważna rzecz. I mamy 3 chwile. Kto telefonuje? Kto ponawia próbę? Kto telefonował przed chwileczką? Oglądajcie program. Dobrze? Bo to możecie być wy.
bądźcie czujni, kto telefonował. Ostatnie dwie chwile na wykonanie ostatnich telefonów. Już pojawił się napis koniec programu, ale spokojnie jesteśmy w stanie rozwiązać tę zagadkę jeszcze przed upływem nawet tych dwóch chwil. Teraz wykonujemy ostatnie telefony. Kto telefonował? Kto telefonuje? Kto ponawia próbę? Bo jak ponawiamy próbę, te szanse są większe. Bądźcie czujni, oglądajcie program, dobrze? Bardzo ważna rzecz. Oglądajcie teraz program. Kto zna rozwiązanie i telefonował do tej zagadki? Nie odchodźcie od telewizorów. Nie dlatego, że chcę was przytrzymać przy telewizorze, natomiast chcę, żeby ta zagadka z tym telefonem była rozwiązana, więc to jest bardzo ważne. A gramy o 2000 zł, więc żal. Ostatnie telefony. Ostatnia minuta na moje pożegnanie. W takim razie już z Państwem żegnam się. Życzę przepięknego dnia, a przed upływem tego czasu, czyli przed upływem już dosłownie końca programu, już w tym momencie zapraszam do telefonów i mamy minutkę, czas, start i 2000 zł. A może czas start, co? 2000 zł. Bądźcie czujni, kto telefonował przed chwileczką. Kto zdecydował się ponowić próbę, kto w tym momencie telefonuje, bądźcie czujni, oglądajcie program, nie odchodźcie absolutnie od telewizorów, dobrze? Bo te 2000 zł ktoś przed upływem tego czasu musi zabrać. Czyli szansa na wykonanie ostatnich telefonów. Chodziło oczywiście pomidorowy. Już tak staram się jak najbardziej, żeby nie było żadnej pomyłki. Chodziło oczywiście o prze. Bardzo proszę, aby telefonowały tylko osoby, które widzą, znają rozwiązanie. 2000 zł. Agnieszka Patron. Pani Agnieszko, ogląda Pani chwilę program? Jaki program? Proszę o rozwiązanie. W kuchni na P. Co to jest? Przecier. Przecier, ten program. Przecier, ten program. Dokładnie o to chodziło. Życzę szczęścia 2000 zł dla Pani Agnieszko.